Cześć, tu Marta, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na przewidywania nowych ulubieńców, czyli na film, który nazywa się 5 Star Predictions. Ja taki film nagrywałam na początku zeszłego roku, w styczniu. On później zrobił się też bardzo, bardzo popularny na BookTubie. Widziałam, że w tym roku chyba za bardzo nikt go nie nagrywał, więc postanowiłam, że odświeżę ten film i nagram go jeszcze raz. Wprawdzie nie udało mi się przeczytać wszystkich książek, które wymieniałam w tamtym filmie, ale postanowiłam ich nie powtarzać i pokazać Wam nowe pozycje. Wszystkie te książki, które Wam za chwilkę pokażę, to są książki, które planuję przeczytać gdzieś tam na przestrzeni tego roku, niekoniecznie w najbliższym czasie, ale w tym roku one są w planach. W ogóle tutaj gdzieś nad moją głową podlinkuję Wam ten stary film z zeszłego roku, żebyście mogli sobie obejrzeć i porównać ewentualnie niektóre z tych książek przeczytałam. Moje opinie nie do końca były takie, jak myślałam, że będą, także gdybyście byli zainteresowani, to zostawiam link. A przechodząc już do samych książek, to mam tutaj 6 pozycji. I pierwszą z nich jest Wiosna Ali Smith. Pamiętam, że w filmie z zeszłego roku pojawiła się zima, ponieważ byłam świeżo po przeczytaniu jesieni, która mnie totalnie zachwyciła i liczyłam na to, że zima zrobi to samo. Niestety się nie udało, zima nie była według mnie aż tak dobra. Natomiast słyszałam, że wiosna jest również jedną z najlepszych części tego cyklu, podobnie jak jesień, tak więc liczę na to, że tutaj będzie powrót do takiej naprawdę świetnej literatury i czegoś, co naprawdę mnie zachwyci. Tak więc wiosna jest zdecydowanie taką książką, co do której mam nadzieję, że otrzyma ode mnie 5 gwiazdek, że aż tak bardzo mi się spodoba. Mam też tutaj trochę klasyki, a jest to Łuk Triumfalny Remarka. To jest książka, która jakiś czas temu po prostu wybuchła na BookTubie i każdy się nią zachwycał i ja dostałam tą książkę od rodziców chyba na urodziny albo pod choinkę, już nie pamiętam. W każdym razie w grudniu ubiegłego roku, no i tak sobie leży i czeka na swoją kolej i mam nadzieję, że to będzie coś, co mnie zachwyci. Tutaj mamy takie historie okołowojenne, akcja rozgrywa się chyba tuż przed wybuchem II wojny światowej. Mamy głównego bohatera, który jest lekarzem, ale wykonuje swój zawód nielegalnie i na swojej drodze spotyka gestapowca, który go kiedyś torturował. Słyszałam mnóstwo cudownych opinii na ten temat, ale ja w ogóle Remarkiem interesowałam się już dawno. Bardzo kiedyś chciałam przeczytać jego książkę Na zachodzie bez zmian, ale ponieważ ta zrobiła się tak bardzo popularna i tak wiele osób ją polecało, to stwierdziłam, że być może to będzie lepsze spotkanie na początek. No i cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że zachwyci mnie tak jak wszystkich pozostałych. Kolejne dwie książki mam w planach właściwie na najbliższy czas. One prawdopodobnie pojawią się w moim TBR-ze na maj. I jedna z nich to książka, która miała swoją premierę już rok temu i ona od roku właśnie na mojej półce leży i czeka. A jest to książka Dziewczyna, kobieta inna, Bernardine Evaristo. To również jest książka, o której na 100% już słyszeliście, jeżeli nie jesteście nowi w tym środowisku książkowym, bo ona była bardzo, bardzo głośna i również zebrała masę pozytywnych recenzji. Zresztą chyba wygrała The Booker Prize w 2019 roku. Tak więc jest to też książka nagradzana. Mamy tutaj zlepek różnych historii, różnych kobiet, różnych doświadczeń, pochodzących z różnych klas społecznych, z różnych stron świata. Także coś takiego bardzo kompleksowego, bardzo różnorodnego. Słyszałam również mnóstwo pozytywnych opinii o tej książce. No i tutaj oczywiście tematyka taka bardzo, bardzo mocno feministyczna, zdecydowanie do mnie przemawia. No i mam nadzieję, że zachwycę się tą książką, tak jak właśnie wszyscy inni i że przede wszystkim wyciągnę z niej jakieś wartości, które gdzieś tam później ze mną zostaną nawet już po skończonej lekturze. To, co mnie powstrzymuje od sięgnięcia po tę książkę, to to, że ona jest tak wydana, że ma w środku bardzo mało literki. Ja strasznie tego nie lubię, kiedy książka ma malutką czcionkę, a nie jest dostępna na Legimie. Nie wiem dlaczego, bo przecież wydawnictwo poznańskie, Czwarta Strona i wszystkie imprinty tych wydawnictw mają teraz taką politykę, że po pół roku dodają swoje książki na Legimi właśnie, natomiast ta książka miała premierę w kwietniu zeszłego roku, a do tej pory jest niedostępna. To znaczy ona jest dostępna, tylko że do kupna osobno. Nawet jeżeli ma się wykupiony pakiet, to i tak trzeba za nią zapłacić. Jeżeli wiecie, z czego to wynika i dlaczego tak jest i czy kiedyś ta książka będzie normalnie dostępna w e-booku, to dajcie koniecznie znać, bo wydaje mi się, że wygodniej by się ją po prostu czytało na czytniku niż właśnie w tym formacie. Niemniej jednak cieszę się, że jest na mojej półce, bo wierzę, że to będzie bardzo, bardzo wartościowa książka. I druga rzecz, którą też planuję czytać w najbliższym czasie i już nawet zaczęłam podczytywać, przeczytałam około 40 stron, to książka Roxane Gay, Głód, pamiętnik mojego ciała. To jest historia kobiety, która przez całe swoje życie zmaga się z różnymi traumami, z czego tą najważniejszą jest jej otyłość i to, jak przez to zostaje gdzieś tam skazana na ostracyzm taki społeczny, z czego ta otyłość wynikła u niej, skąd ona się wzięła, bo to też jest tutaj powiedziane na tych pierwszych stronach. Nie będę Wam mówić, żeby być może nie zwracać za dużo. Jak przeczytam całą książkę, to będę miała większy ogląd na to, co można o niej powiedzieć, a czego nie. Natomiast wydaje się to bardzo ciekawe i jednocześnie bardzo, bardzo trudne, ale też no, bardzo ważne, skoro autorka zdecydowała się taką historią podzielić na łamach książki, to na pewno chciała coś czytelnikowi przekazać i mam nadzieję, że to również będzie taka książka, która trafi do ulubieńców tego roku i będzie właśnie taką pięciogwiazdkową pozycją. Przedostatnia książka, którą wybrałam do tego pięciogwiazdkowego zestawienia, to coś, co również przewijało się już na moim kanale w TBR-ach. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy właśnie w tym poprzednim przewidywaniu ulubieńców się nie pojawiła, a jest to książka Ewy Curie, biografia jej matki, czyli Maria Curie. Tak jak tutaj głosi ten napis, to jest pierwsze pełne wydanie biografii noblistki. Też o tej książce słyszałam po prostu mnóstwo pozytywnych rzeczy.
Po raz pierwszy o tej książce usłyszałam u Nicoli z kanału Dr. Book i właśnie ona zachęciła mnie do sięgnięcia po tę książkę. Nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że będę aż do tego stopnia zainteresowana życiem Marii Skłodowskiej-Curie, żeby sięgnąć po jej biografię. No ale po tym, co na przestrzeni tego roku, bo ta książka została też wydana jakoś koło maja zeszłego roku, to, co o tej książce słyszałam w tym czasie, to naprawdę zachęciło mnie niesamowicie i mam nadzieję, że również będę się tak mocno zachwycać, bo również wielu z Was polecało mi tą książkę w komentarzach i mówiliście, że to jest naprawdę jedna z najlepszych książek zeszłego roku, więc liczę na to, że i dla mnie taka się okaże. Bardzo jestem ciekawa i trochę nie wiem, czego się spodziewać, bo jestem po prostu zszokowana tym, że biografia naukowczyni może wzbudzać aż tak pozytywne emocje i tak bardzo się podobać. Także naprawdę jestem tej książki niesamowicie ciekawa i też chciałabym ją jak najszybciej przeczytać, ale też coś mnie jakoś powstrzymuje, bo też pojawiała się już w moich planach czytelniczych wiele razy i jakoś tak ciągle nie mogę się za nią zabrać. I ostatnia książka to również coś, tak jak większość właściwie tych książek, po co sięgam, po co chcę sięgnąć z Waszego polecenia, to znaczy z polecenia w ogóle ludzi tworzących w internecie, ludzi piszących o książkach, ludzi komentujących na przykład moje filmy na YouTubie, ale też filmy innych. Po prostu moja chęć przeczytania tej książki wynika z opinii innych czytelników, a jest to 13. opowieść Diane Setterfield. Wiem, że ta autorka wydała chyba 3 książki na ten moment, to znaczy 3 jej książki są wydane po polsku, właśnie w serii butikowej wydawnictwa Albatros, ale zdecydowanie ta zbiera najlepsze opinie, dużo osób się nią zachwycało, ona pojawiała się w wielu topkach najlepszych książek minionego roku. To podobno jest takie idealne połączenie klasyki ze współczesnością. Mamy tutaj odniesienia do Jane Eyre. Ja tak naprawdę do końca nie wiem, o czym jest ta historia i też nie chcę się za bardzo wgłębiać, bo chciałabym tę książkę odkrywać sama. W każdym razie jest to książka o jakimś starym domostwie pełnym tajemnic, więc brzmi naprawdę super klimatycznie i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No i chciałabym, żeby to była książka, która również mnie zachwyci, którą ocenię na 5 gwiazdek, tak jak wszystkie te książki i która również trafi do mojej topki najlepszych książek. Więc naprawdę mam ogromną nadzieję, że tak właśnie będzie. Tak prezentują się te książki, które do tego filmu wybrałam. Naprawdę bardzo, bardzo mocno liczę, że one wszystkie niesamowicie mi się spodobają i że nie będą dla mnie rozczarowaniem. Pokładam w nich duże nadzieje, to prawda, więc poprzeczka jest tutaj wysoka i mam nadzieję, że się po prostu od tego nie odbiję, że nie przeliczę się, że te oczekiwania są słuszne i te książki będą w stanie je spełnić. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, co o nich myślicie, czy polecacie i którą z nich powinnam przeczytać najpierw, bo jest według Was najlepsza i po prostu warta tego, żeby jak najszybciej ją poznać. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!